Szczęść Boże, pokój i dobro, witajcie we franciszkańskim poranku. Wyspaliście się? Ja prawie, że tak. Piękny wschód słońca. Dzisiaj gdybyśmy chcieli poddać się refleksji tak na początku, co by Wam wrzucić do rozmyślania na dzień dzisiejszy, zanim pojawi się nietypowe słowo, to hasło służba. Nierozerwalnie związana jest ona z harcerzami, skautami Europy, z których się wywodzę, już kolejny raz to mówię. Służba i bądź do niej gotowy. Zobacz na płaszczyźnie swojego życia, w jaki sposób możesz służyć jako mąż, żona, ojciec, syn, córka, nauczyciel, uczeń, także kapłan, także zakonnik, bo możemy traktować nasze profesje, moją też, zakonną czy kapłańską, jako zawód. I nie będzie w tym w ogóle serca. A co mówi Jezus dzisiaj? Nie przyszedłem, żeby mi służono, lecz aby służyć, czyli dar z siebie. Nawet za cenę odrzucenia, tak jak prorok Jeremiasz, który nazywa do nawrócenia, sprzeciwia się niewłaściwemu sposobowi życia tych, do których jest posłany, wśród których żyje. My dzisiaj też może będziemy odrzuceni, kiedy staniemy na straży prawa Bożego. Życzę Wam wytrwałości w służbie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się z Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia w nietypowym słowie.